Siemanko, z tej strony Doman z kanału Git. Jak widzicie dzisiaj wakacyjne klimaty, Nissan Juke, jak niektórzy wolą Żuk, bo i są osoby, tak jak Burzyk, które twierdzą, że jeździ się, przynajmniej jeżeli chodzi o widoczność, jak Żukiem. Zobaczcie zresztą w przednich partiach, to jest bardzo charakterystyczny samochód. Ta sylwetka albo się będzie podobać, albo nie. Mamy aż trzy rzędy świateł. W górnych partiach LEDy, kierunkowskazy, tutaj mamy światła mijania i drogowe i najniżej prawdopodobnie przeciwmgłowe. Moim zdaniem te frontalne partie samochodu naprawdę bardzo ciekawie wyglądają, chociaż tak jak mówiłem na początku, to się po prostu musi podobać. Jeżeli chcemy się wyróżniać, to będzie to dla Was idealny samochód, bo takiego przodu nie znajdziecie nigdzie indziej. Ciekawie zaprojektowana maska, ciekawie zaprojektowany tutaj wpleciony grill. Oczywiście chłodnica tam się znajduje, wszystko plastikowe, mimo wszystko na zbliżeniach dobrze możecie dojrzeć, jak żuk, albo może jak niektórzy wolą pszczółka, nie wiem, szerszeń się prezentuje. Sprawdźmy dokładnie tę sylwetkę, jest bardzo muskularna, mamy takie masywne przetłoczenia, jeżeli chodzi o nadkola, też plastiki, więc gdy gdzieś tam na jakimś w jakimś trudniejszym terenie się poruszamy, no to nie musimy martwić się, że kamyczki będą nam strzelać i rysować lakier. Burzyk zauważył, że mamy dzielone tutaj elementy, jeżeli chodzi o boki auta, więc nawet gdybyśmy przyłożyli, no to nie będzie trzeba tutaj większej części samochodu wymieniać. Plastiki są obudowane też w dolnych partiach, jeżeli chodzi o bok, czyli mówimy oczywiście o progach. Jeszcze kilka słów o kołach. Czarne koła, żółta karoseria, no to wszystko naprawdę, tak, może sprawdźmy z drugiej strony, gdzie lepsze światło troszkę, to wszystko tworzy całokształt bardzo atrakcyjny stylistycznie, 18-calowe koła, dokładnie 255-45R18, Continentale, więc wiadomo, klasowe oponki, jeździ się bardzo komfortowo. W ogóle naprawdę, w trasie, gdy jedziemy na dłuższy dystans, ten samochód świetnie wybiera nierówności, ale za chwilę dokładnie opowiemy Wam o tym, jak podczas jazdy się sprawdza. Tylne partie. To jest chyba praktycznie jedyny element, który się mocno podoba Burzykowi. Jak powiedział, gdyby Nissan miał takiego typowego hatchbacka, coupé w stylu właśnie Juke'a, no to właśnie wyglądałby tak tył, chociaż ma też mniejsze samochody, które testowaliśmy jakiś czas temu. Tutaj też obudowanie z plastików. Mogę potwierdzić, stuku puku. Intrygujący na pewno jest to samochód. Kilka słów na temat wymiarów. Na pewno Was to też mocno interesuje, bo to auto, które spokojnie wciśnie się gdzieś tam w ciasnej uliczce. To nie jest samochód, który jest duży gabarytowo. Już spieszę ze szczegółami. Długość 4135 mm, szerokość 1765, wysokość 1565 mm, a rozstaw osi 2530. Masa własna 1236 kg. Samochód w sam raz do miasta, samochód w sam raz, gdy chcielibyśmy zabrać go w dłuższą trasę. Możecie być pewni, że w takim kanarkowym, takim żółtym, naprawdę jaskrawym, powiedziałbym, że oczojebnym kolorze, każdy zwróci na niego uwagę. Nawet ten, kto niekoniecznie będzie chwalił taką sylwetkę, po prostu spojrzy albo się uśmiechnie, albo odwróci głowę, ale ten samochód niesamowicie męskiej i damskiej części poruszających się po drogach przyciąga wzrok. Bardzo duże zaskoczenie przed momentem. Nie mogliśmy utrzymać maski. Jest tak ciężka, że jakby ją na drodze urwało, to zabije kierowcę za Wami. Ale dobra, mamy klasyczne tutaj utrzymanie tej maski. Zaglądamy pod nią. Jak widać, jednostka tutaj R4 Turbo. No nie wiem, czy do końca widać, ale my to oczywiście wiemy. Benzynowy silnik się tutaj znalazł. Mamy 4 zawory na cylinder, pojemność 1,2. Jeżeli chodzi o moc, 115 koni mechanicznych przy 4,5 tysiącach obrotów na minutę. Moment obrotowy maksymalny 190 Nm. Tutaj już przy 2 tysiącach obrotów na minutę. Chciałbyś pewnie, Danielu, żebym sprawdził, jak pracuje uruchomiony silnik, więc wskakujemy już szybko do wnętrza. Mamy system dotykowy, nawet nie musimy w sumie otwierać. Tak, dobrze. Nawet nie musimy nawet wyciągać kluczyka z kieszeni, gdy, albo z torebki, gdy gdzieś tam się chcemy przemieszczać. System start-stop. Przyciskiem tylko. A skoro mamy tutaj
benzyniaka, no to się pewnie spodziewacie się pewnie, że nie będzie jakoś mocno hałasowo. Wiadomo, że gdy maska będzie otwarta, no to ten dźwięk się idealnie usłyszy, ale dzięki temu możemy sobie to wspólnie tutaj osłuchać. Dobra, zamykamy. Zobaczycie, że nie będzie to nic łatwego. Przytrzymam głową. Uwaga! O! Trzymam głową, nic nie widzę. Dobrze wkładam? No, prawie idealnie. I teraz, moi drodzy, można by wziąć i raz, i dwa, i trzy. Dobra, starczy. Zamykamy. I od razu dużo ciszej. A zaraz zobaczymy, jak ta jednostka sprawdzi się podczas jazdy. Czy jest dynamiczna, czy niekoniecznie. O, fajnie tutaj się teraz światła LED-owe uruchomiły. Mam nadzieję, że uda Ci się to pokazać pod odpowiednim kątem. Może z mojej perspektywy. No, po prostu wyglądają amazing. Taka odwrócona litera L, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, z tyłu, bo też zobacz, że te światła tutaj wyglądają tak, jakby były prawie idealnie, chodźmy szybko, tak jakby były idealnie przeniesione w tylne partie. No, faktycznie, ta sama konstrukcja, ten sam kształt. Ciekawy zabieg. L-ki C. Czyli można by rzec, że jeżeli chodzi o linię tego auta, to wszystko tak się płynnie tutaj wszędzie łączy. No fajnie, fajnie. Wejdźmy do Żuka. Sprawdźmy, czy ma coś wspólnego ze starym samochodem mini ciężarowym. Albo zanim wejdziemy, jeszcze to tak zerknijcie tylko szybko, co się rzuca w oczy. Żółte akcenty w całym Żuku, ale to o tym opowiemy za chwilę. Najpierw sprawdźcie, jak człowiek wysoki dość, czyli 185 cm, mieści się za kierownicą. Jest ok. Nad głową mam nawet dość dużo rezerwy, czyli tak dwumetrowiec zmieści się raczej bez problemu. Tutaj jest bardzo wygodnie, kierownica oczywiście regulowana w wielu płaszczyznach, dopasujemy ją na pewno do siebie bez najmniejszego problemu. Nieco gorzej jest z tyłu, zobaczcie zresztą sami, ja wcale najwyższy jak na dzisiejsze czasy nie jestem. Fotel jest ustawiony pode mnie na kierowca, czyli na osobę 185. I teraz patrzcie, co się dzieje. Po pierwsze, ja już nie mogę wepchnąć kolana. Jeśli siedzę, to już jak taka cnotka, bardzo, bardzo, bardzo grzecznie siedzę. A co gorsze, patrzcie, ja nawet nie mogę wyprostować szyi, bo uderzam głową o podsufitkę, która zresztą bardzo dziwnie jest zrobiona, bo zobaczcie, ile to jest miejsca, jakbyś mógł Konradzie pokazać, między szyberdachem a tym. Patrzcie, ile tu jest, kurde, to tego... musiałbym z drugiej strony tam podejść. A nawet tu będziesz widział. Ile tu jest centymetrów straconych? No, otwórz może szyberdach. Nie wiem, czemu aż tak tutaj jest, albo no ale... stworzymy. No w każdym razie spójrzcie, ja siedząc, no nie wyprostuję szyi. Jazda nad morze będzie skutkowała tym, że kręgosłup szyjny będzie połamany. Dwie osoby z tyłu usiądą, no umówmy się, że jeszcze dojadą. Tak, do 1,80 m na spokojnie. Dokładnie, natomiast trzecia to już jest w ogóle duży problem w związku z tym, że... A co tam jest za jakiś suwenir? A to miseczka po owocach, tutaj mamy letnie wyjazdy i owoce sobie wcinaliśmy. Ten samochód chyba jest zarejestrowany na 5 osób, ale tej piątej osobie to szczerze współczuję siedzieć na tym wybrzuszeniu. Bardzo wysoki. No, wysoki niestety. Słupek środkowy i cała ta jest przedzielona taką wyraźną kolumną i jeszcze w plecy będzie wbijało nam się oparcie. Także z tyłu, no to tylko dzieciaki raczej wozić, bo dorosły raczej za długo nie będzie chciał się przejechać. Wsiadam ze strony pasażera, żeby Wam pokazać, co tu mamy w środku. No nic innego nie przyciąga bardziej wzroku niż ta śmieszna, lakierowana, taka centralna konsola, nazwijmy to, chociaż ona z konsolą nie ma wiele wspólnego. To jest plastik prawdopodobnie, bo to nieładnie brzmi, z jakimś drobnym aluminiowym akcentem wokół mieszka skrzyni biegów. To akurat jest jakiś materiał gumowy chyba, ale sama gałka już jest zrobiona chyba ze skóry i ręcznie obszyta wygląda na to i to już jest niezłe, chociaż cała reszta dość tandetna moim zdaniem, ale na pewno rzuca się w oczy. Masa miejsca, słuchaj, już tu jesteśmy na kubki. No tak, schowków o tyle, Pokémony się zbierają tutaj. Nie ma co patrzeć, to nie ja, to Konrada telefon. Ty, nie oszukuj. Kapitan Ameryka jest z nami ja jak zawsze. Z tego. Dobrze. Czyli tak, ręczny, klasyczny, duży, można podriftować, jeśli ktoś będzie chciał. Start, stop, elektroniczne uruchamianie. Zresztą, jak widzicie, tutaj nawet jest miejsce na starą stacyjkę, którą na pewno łatwiej byłoby naprawić mechanikowi, zenkowi, aniżeli tę elektroniczną, ale dajmy
spokój, bardzo fajna kierownica, to akurat w Nissanach mi się zawsze podoba. Delikatnie właśnie materiałem jakimś takim obszyta. Wygodna, bardzo wygodna. Nie wiem, jak ona będzie się właśnie przy wielu tysiącach kilometrów potem się trzymała, ale wygląda się nieźle i bardzo dobrze się ją trzyma, pewnie leży w dłoni. Chociaż sam środek już taki jest, no trochę Dacia mi przypomina. Sterowanie z kierownicy, tutaj te wszystkie multimedialne funkcje, ale to jest klasyka, głośność, rozmowy, tutaj prawdopodobnie przewijanie menu, tempomat, jeśli się nie mylę. I ogranicznik. I ogranicznik prędkości, tak? Tak jest. Okej, okay, manetki standardowe, tutaj nie będziemy się rozwodzić. Zegary są ciekawe, chociaż nie są moim zdaniem za ładne, ale są ciekawe. Właśnie, żeby się nam odpaliły. Bez sprzęgła się nie odpali, podejrzewam. Z tej strony. Nowe samochody i ich uroki. Dobra, ze sprzęgłem się odpaliło. Też to takie aluminium, no takie, nie wiem do czego ona ma pasować w zasadzie. Jak już czarny albo żółty, to czarny albo żółty, no niech będzie, jakiś tam kontrast daje. Zegary bardzo klasyczne, nie ma w nich nic, nic, absolutnie nic zaskakującego. Tam na środku mini wyświetlacz, na którym tam podstawowe dane sobie przejrzymy, to akurat jest standard. Tutaj NAD, fajnie, fajnym, miłym materiałem, taką dość miękką skórą wykończona. Wykończony ten daszek, nazwijmy go, nad zegarami. Awaryjne, wielkie. Miejmy nadzieję, że to nie znaczy, że będzie się często psuło. I to, co Konrad puka, znaczy to, co Konrad puka, to, co Konrad puka, czyli plastik, niestety, wszędobylski plastik. System multimedialny, taki dość prosty, z nawigacją oczywiście jak najbardziej. Wyświetlaczek jest niewielki, ale wszystkie te funkcje. No tutaj przyciski są bardzo dziwne, bo one takie są jakby dwuczęściowe, takie mam wrażenie. No tak, na jednej jest telefon, na drugiej radio, CD nie ma, kamera. O, to akurat jest bardzo fajne, chociaż jakość tej kamery nie ma najmniejszego porównania z tym, co testowaliśmy ostatnio, czyli Infinity. O, Nissan to jak wiadomo to samo co Infinity, tak jest, ale, bo Infinity ale, to samo co Nissan. Ale kamera jest tak ze 2 albo 3 razy tańsza z tego, co widzę po jakości, albo wyświetlacz. Natomiast no tam nawigacja, wszystko o tym może powiem później w trakcie. Dolna część, to jest ciekawe. Nie mogę tego jakoś jednoznacznie, że tak powiem, opisać. Jest to niby fajne z jednej strony, bo tutaj zmieniając poszczególne opcje, zmienia się również to, co mamy na wyświetlaczu, ale ten wyświetlacz jest jakiś taki jakby z taniego rosyjskiego radia. Ja nie wiem jak to. To jest taka szybka, za szybką są ze 2-3 cm i tak jakby jakieś naklejki z tyłu tam były. Ja nie wiem jak to było zrobione. O, proszę, od razu może powiedzmy o tym. Silnik zmieniają się podczas tych trybów tutaj ustawienia silnika, no. Skrzyni biegów prawdopodobnie też. I to jest bardzo fajne, że to się wyświetla, bo oczywiście no, zawsze jakiś tam dodatkowy podgląd, ale jakoś tak to jest, tak jakby to było jakieś cofnięcie do 2000 roku. Naprawdę, nie masz takiego wrażenia? No trochę to wygląda dziwnie, faktycznie. No nie wiem, GeForce. Tak, przeciążenie. Będziemy mogli sobie zmierzyć na zakrętach, uruchomisz mi i ja będę potem prowadził. To jeszcze jest. Zobacz, nawet możemy sobie tutaj przyjazdu wszystko sprawdzić i tym podobne. To tak bardziej wyścigowe naleciałości z tego, co widzę. Ale jest tutaj sporo ustawień. No i jest jasność wyświetlacza. Eco info. Proszę bardzo, no dobra, w sporcie sobie jest okej, okay, ale tak naprawdę mało kto będzie z tego korzystał, bo wszyscy tylko włączą klimatyzację i o tym zapomną. Pasażer miejsca na nogi ma sporo, schoweczek. Tam jest taki pierdzielnik, że lepiej zamów. No ale jest dość głęboki, cały domana pierdzielnik się zmieścił. Dużo rzeczy się zmieściło. No, co tu więcej mamy? Nic nie mamy więcej. No. Szyberdach mamy. No dobrze. Proszę bardzo, niech się stanie. To akurat lubię w samochodach. Klimatyzacja klimatyzacją, ale nie ma to jak trochę wiatru we włosach, co w moim wypadku jest akurat bardzo trafnie oddaje sytuację i jej powagę. No ale jest. Pozwolę sobie zamknąć drzwi. Ja zamknę. Które swoją drogą są zadziwiająco lekkie, bo chyba są lżejsze niż maska, żeby było ciekawiej. Chromowana, przedziwna klamka, taka jak mniej więcej z łazienki, taka wystająca, jakaś taka. Dobrznica. Jakaś taka dziwaczna, naprawdę tutaj takie krateczki, akcenty czarno-żółte. Dziwny materiał. I tak, no materiał. O, zobaczcie, jak to się rusza, kurde. Dziwne. To ja od razu przejdę na. Tak jest, no tutaj jest. Jakość tych materiałów nie powala, no nie oszukujmy się, chociaż ten samochód nie jest aż tak drogi, umówmy się. No ale jeśli, nie wiem czy pokazałeś materiał z fotele, może ja wyjdę? Zamknąłem drzwi, to otworzę i wyjdę. Fotele są jakieś takie za swoje czy zamszowe, nie wiem. Zamszowe raczej. Kształt mają fajny, te wybrzuszenia, znaczy trzymające nas w zakrętach, wyglądają nieźle, ale jakoś do tego materiału znowu nie jestem przekonany. Takie to
O ile w Dacia mogłem to zaakceptować, która kosztowała 40 tysięcy złotych, o tyle w Nissanie, który jest trochę droższy, kosztuje dwa razy tyle. Dwa razy tyle, to jednak życzyłbym sobie trochę lepszej jakości. Fotele tam regulowane, oczywiście pompować je możemy. O, oparcia, ale i pompować fotel kierowcy. Ale nic więcej tutaj nie ma. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na wycieczkę, pada deszcz, a chcecie sobie popatrzeć na krajobrazy, otwieracie bagażnik w Nissanie Juke i mamy daszek, jak znalazł, weranda, wyższy nawet ode mnie. A jak wygląda pojemność bagażnika? Około 350 litrów, 354 dokładnie, można się położyć. I tutaj nawet jeden doman, ciężko. Zamknij pan, zobaczymy, czy jeden doman się zmieści. Dobra, już widzę, że się nie zmieści. Głowa, będzie po głowie. Wyjść nie mogę, ale dobra. Ale, słuchajcie, jeden doman wejdzie. Ciach, otwieramy sobie tutaj zabudowanie. Wyjmijmy to na bok. Dziwne to jest bardzo dziwne. Nie wiadomo do czego służy. Ja nie mogę tego ogarnąć i w sumie bardzo wysoki próg załadunkowy, ale jak już... No dobra, trudno. Słowo się rzekło, trzeba jednym domanem zmierzyć, ale jak już wyciągnęliśmy to... Zobaczcie, wchodzę kurde jak do łóżeczka dziecięcego. Ciasno. No tutaj... No, teraz by się zamknęło. Jeden doman wchodzi, no dwa by może weszły, ale tak na ścisk. To jeden na drugim. To by było niezręcznie. Niewygodnie by było. A gdzie jest miejsce na koło zapasowe? Poczekaj, muszę się wygramolić stąd. Ale zadziwiająco ciężko ci to idzie, do innych samochodów łatwiej. Ale zobacz jaki tu jest próg, faktycznie. Zajrzyj. Jest głęboko. Jest tak głęboko, że po prostu masakra. I jedziemy następna warstwa. I jest. Kamizelka ratunkowa. Odblaskowa. Dojazdówka do 80 km na godzinę. Apteczka DIN. Dobra, nie będziemy się skupiać na takich szczegółach. Oczywiście fotele możemy położyć, wtedy się ta powierzchnia trochę zwiększa. No, wyraźnie się zwiększy. A że z tyłu i tak wygodnie nie posiedzi, to lepiej jeździ tak. Ale ten wysoki próg załadunkowy trochę dyskwalifikuje ten bagażnik. Do miasta, do jakichś miejskich zakupów na wakacje jak najbardziej, ale żeby coś większego przewieźć... Panie, oddaj pan. To nie do końca. No nie. Taki oto o bagażnik. Usiedliśmy wygodnie we wnętrzu Nissana Juke'a 1.2 Dicte, taka wersja dokładnie testowana przez nas na kanale GIT. Przyspieszenie od 0 do setki 10,8 sekundy, maksymalnie 178 km na godzinę może to auto pojechać. Czas by przemierzyć miejskie połacie Sochaczewa właśnie tym modelem. Zobaczymy jak sprawdzi się na tych równiejszych i nierówniejszych drogach. Burzyk trochę gazuje. W środku jest cicho. Prawie jak Nismo. Jest dobrze wyciszony. A właśnie Nismo testowaliśmy też kiedyś. To no była mocniejsza niestety, wersja. Niestety nie ograliśmy go, no ale... Ale to były czasy, gdy jeszcze nasz kanał nie istniał. 7,8 sekundy przyspieszał ten Nismo do setki, ale mocniejszy miał silnik benzynowy. Tutaj też jednak benzyniak. Pierwsze, co mi się od razu rzuca w oczy, nawiązując do Juke'a, bardzo dużo tutaj widać. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale te szyby boczne, one są wysokie, takie prostokątne, kwadratowe niemalże, bym powiedział. Przednia szyba też ogromna, ona jest, ma przestrzeń taką wysoka i nie jest wcale jakaś płaska bardzo. Ten samochód nie ma jakichś super opływowych kształtów. Owszem, on jest pozaokrąglany i wyprofilowany, ale te szyby są takie naprawdę. Widać stąd, jakbym siedział w Juke'u prawdziwym. Lusterka też jak w Juke'u. I lusterka kolosalne. Wielkie to jest mało powiedziane. Tylna szyba całkiem spora. Tylna szyba. Jak na nowe standardy. Dokładnie. Boczne szyby, szyberdach, nawet można głowę wychylić. No wszędzie widać to, tę przestrzeń i tę widoczność wszechobecna. Może pojedźmy trochę na obwodnicę, zobaczymy jak się sprawdzi przy takim bardziej... Jeśli mamy chwilę czasu, to bardzo chętnie. Przy takim bardziej dynamicznym jeżdżeniu. O, tu jedzie większy konkurent. BMW. Tak jest. Bardzo mały wóz. I jedziemy sobie na chwilę na obwodnicę po to, żeby zobaczyć jak przyspiesza do tych 90 regulaminowych. Pan Marek na moto, na jazdach uczy, że mamy ustępować nie tylko pierwszeństwa tym, co są na naszym pasie, ale również tym na wewnętrznym. I to jest to, co lubię w samochodach, że możemy je przeciągnąć. Ale ładnie brzmi. I całkiem nieźle idzie. Czuć, że tutaj, ale mi razi, jakbyś mógł opuścić swój ten, to byłbym ci wdzięczny. O, jak dobrze. Ta turbina, bo tu jest silnik turbo, ona naprawdę jest wyczuwalna. Ja wciskam i czuję to samo, co w moim dieselku z turbo, że to powietrze jest zasysane jakoś i sprężone mocniej i ten silnik, mimo niewielkiej pojemności, naprawdę nieźle się zbiera. 1.2, to nie jest dużo.
Niskie opłaty, jeżeli rejestrujemy ten samochód, trzeba niskie mieć to na uwadze. Niskie opłaty przy rejestracji, dość niskie przy ubezpieczeniach, także... A spalanie? Spalanie? Jechałem w dłuższą trasę, 800 km w sumie zrobiłem w 2 dni. 7,1 pokazał, z miastem trochę też. A to trasa miasto. Zasługa przede wszystkim tego, że... Nie wiem, gdzie mam mikrofon, nie wiem, gdzie mam mówić. Mam tutaj mikrofon przy kamerze, przy telefonie. Dobra, to zasługa między innymi tego, że jest sześciobiegowa skrzynia i na dłuższym dystansie wrzucamy sobie cyk, szósteczkę. Ale te przełożenia są też bardzo wygodne, i bardzo precyzyjne. I precyzyjne. Bardzo precyzyjnie krótkie wskakują. Stosunkowo są te biegi. Dokładnie, natomiast najważniejsze jest to, że one precyzyjnie wskakują. Tutaj możemy szybko zredukować bieg, szybko rzucić na wyższy. I nie napotkamy przy tym żadnych problemów, nic nie jakoś nie daje się niemiło we znaki. Dojeżdżamy do ronda, zaraz będziemy zawracać. I jeszcze raz, jeśli nic przed nami nie będzie, spróbujemy się rozpędzić na jakimś dystansie, tylko tak już dynamicznie, bo wtedy jeszcze sobie troszeczkę pofolgowałem. No niestety też trzeba wziąć pod uwagę to, że spory ruch dzisiaj. No i na, tak, tych bardziej newralgicznych, trasach, więc ciężko może być znaleźć sobie miejsce. O, proszę bardzo, pan Mercedesem akurat pojechał w inny zjazd, więc możemy trochę mocniej przyspieszyć. No i dobra, dwójka i gaz do dechy, uwaga. Od 3000 zaczyna ciągnąć mocniej. O, ładnie przeskoczyło nagle. Do 6 już doszło. Jak wskoczą wyższe obroty, znaczy on w sumie tak naprawdę i od tych trochę niższych obrotów dobrze załapuje. Od 3000 już dobrze dość idzie. Na 6 co prawda już lepiej zmieniać bieg, bo nie ma co żyłować, to nie jest motocykl. Ale naprawdę nie będziemy zamulać tym samochodem, mówię wam to szczerze, do takich... Nie jeździmy za moje. No właśnie, dlatego już zwalniam. Zaraz tryb eko uruchamiam. Zaraz tryb eko, jak ty dołowi włączę. Posłuchajcie, na dłuższą trasę, owszem, no tam na autostradzie nie poszalejecie, ale bardzo komfortowo dojedziecie z punktu A do punktu B, jednocześnie przy zmianach pasów, bez najmniejszego problemu. Wciskacie gaz, odjeżdżacie, wjeżdżacie przed kogo chcecie, także tutaj... Owszem, nie jest to... Może inaczej, ten samochód wygląda na dużo bardziej wyścigowy niż de facto ta wersja jest, ale wstydu nie robi, przyjemnie się jeździ. Włączyłem ci eko teraz, zobaczymy jak przyspieszy przy takich ustawieniach. Jest różnica. Nie ma gazu, nie ma gazu! Nie, żartuję oczywiście. No jest tak. Różnica, może nie jest jakoś bardzo zauważalna, ale faktycznie jest. A ten co tutaj czyta? Owszem, nie wiem, on chce zjechać na nasz pas. Ale jest różnica i w spalaniu, i w dynamice... Ale umówmy się, tryb eko to w większości to jest tutaj. Ta, oczywiście systemy... Jak nie będziemy przeciągać, to tak dokładnie, to. A ja lubię przeciągać. I mówiąc, i jeżdżąc. W każdym razie naprawdę jest ok. Teraz jedziemy w minimalnie nierówną drogę i zobaczymy jak tam. Dobrze trzymają też te fotele, nawet gdy mocniej w zakręt wejdziemy, co tutaj na rondzie sprawdziliśmy podczas przyspieszania. Są wygodne, zawieszenie... No nie przychyla bardzo. Zawieszenie dobrze trzyma ten samochód, to tak powiem, bo ta bryła się jakoś mocno nie przechyla podczas jazdy. No tak, chociaż jest to samochód dosyć wysoki. Taki trochę crossover miejski od Nissan. Zawieszenie nie jest w stylu klasycznego starego Żuka. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, jest dużo lepiej. Zgodnie z obietnicą wjedziemy w nieco mniej miejską, a może w niektórych miastach bardziej miejską drogę, nierówną, Kociołby. Przejedziemy sobie po nich i sami wyczujcie, czy... Słychać, widać jakieś wielkie wibracje. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Świetnie tłumi. Mamy 18-calowe felgi przecież. Właśnie to miałem powiedzieć, mimo naprawdę dużych alufelg, mamy bardzo dobry komfort w środku, we wnętrzu. Tutaj jest cicho. Nic nie stuka, nie puka, nie trzeszczy. Dokładnie. Plastiki dobrze spasowane. A teraz wjedziemy w taką... Zawieszenie dobrze zestrojone. Uwaga, jeszcze gorsza trasa. Jeszcze więcej dziury. Ale pod słońce. Dobra, to ja jakoś inaczej kamerę muszę ustawić. Zrobię ci dutę. O, może tak chociaż. No, wiem. Tutaj są naprawdę bardzo niemiłe doły. Oczywiście to nie jest żadna terenowa jazda, ale nierówności dają się we znaki wielu samochodom. A jedziemy całkiem jak przystało na miejskiego crossovera, tak? Ja bym tak to nazwał. Zaraz będzie fajny przejazd, jeszcze przez niego sobie przeskoczymy. Oczywiście tutaj nie będziemy skakali, to nie jest żadne WRC. Ale prześwit jest stosunkowo wysoki. No jest, myślę, ale przytarli. Ale myślę, że kolejka wąskotorowa jest bardziej niebezpieczna. Lepiej się rozejrzeć. Teraz możecie zobaczyć, jak ta droga wygląda, po której jechaliśmy. A tu będzie przejazd. Damy pani przejść z wózkiem, bo pani ma mniej terenowe usposobienie. Tu mam jeszcze taki pomysł. Za chwilę wyskoczę z samochodu, przejedziesz po tych nierównościach. Okay. Jeszcze raz, a ja zrobię to na zbliżenie. Prawie jak na rollercoasterze. O.
Aż zgubiła ostrość kamerka w Samsungu. Moi drodzy, kilka słów podsumowania. Ten samochód kosztuje już w takim podstawowym pakiecie około 55 tysięcy złotych. Ta wersja, podejrzewam, 75 do 80 tysięcy. Dałbyś tyle? Ja za nowy samochód z salonu bym dał. Z takim wyposażeniem, bo nie zapominajmy, że o technologiach jeszcze nie powiedzieliśmy. Dałbym za ten samochód, pozwól mi dokończyć, bo skoro mnie zapytałeś, to pozwól mi odpowiedzieć. Dałbym za ten samochód, ale gdyby on miał trochę inny przód, jednak ten przód jest dla mnie zbyt ciężki do zniesienia. Mnie się akurat przód podoba. Nie dodałem, że mamy zabezpieczenia technologiczne, mamy system kamer 360 stopni, mamy też specjalny czujnik, który będzie nas informował o najechaniu na linię w drodze, mamy tempomat oczywiście, klimatyzacja bardzo wygodnie regulowana, a te kamery 360, no to myślę, że z czujnikami sprawiają, że nawet w takim bardzo ciężkim miejscu do zaparkowania spokojnie się tym autem wciśniemy. Kamery w lusterkach z tyłu między innymi, to sprawia, że widzimy z lotu ptaka. To jeszcze odrobina audio. Połowa głośności. Taka ta. Głośniki w zupełności wystarczające. W zupełności, oczywiście, że tak. Ja tam nie uważam, żeby w samochodzie wozić 500 W mocy czy cokolwiek. Ważne, żeby grało czysto i żeby basik sobie łupał. Bardzo charakterystyczny samochód. Ja mogę go z czystym sercem polecić tym, którzy chcą się wyróżniać. No, jak najbardziej. To jeśli chcecie się rzucać w oczy niedrogim, niedużym kosztem, to Żuk jest świetną okazją, żeby to zrobić. Szerszeń pszczoła, jak kto woli, może Bedri, bo teraz Pokémon Go modne.